Cześć, ja nazywam się Fabian Gołąbek i jestem studentem turystyki i rekreacji na naszym uniwersytecie WSB Merito. A dzisiaj przeprowadzam krótki wywiad z panią Aleksandrą Musielek, która jest ekspertką w dziedzinie psychologii dziecięcej oraz młodzieżowej. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry. Czy wiesz, że to, że regularnie czytamy dzieciom, nie tylko poprawia ich wyobraźnię, ale również kształtuje ich umiejętności językowe, a także przede wszystkim wpływa na pogłębianie więzi dziecka z rodzicem? Jakie są największe wyzwania, które stoją dzisiaj przed dziećmi oraz młodzieżą? To przede wszystkim dynamicznie rozwijający się świat, w którym jest duża presja na sukces edukacyjny w szkole, a także w życiu prywatnym. No i oczywiście korzystanie z nowych technologii i mediów społecznościowych, które wiemy już bardzo dobrze, że mają negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, na ich poczucie własnej wartości i samoakceptacji. I z tymi wyzwaniami nasi studenci się zapoznają w toku studiów. Staramy się nauczyć ich, wyposażyć ich w narzędzia, które będą pomagały dzieciom i młodzieży zmagać się z tymi wyzwaniami, czyli pisanie programów profilaktycznych, planowanie interwencji psychologicznych, tak aby dobrostan dzieci i młodzieży mógł być wyższy. Jakie są trendy w psychologii dzieci oraz młodzieży? Przede wszystkim jest to zwiększone zainteresowanie problemami życia psychicznego i dobrostanem dzieci i młodzieży. To jest coś, co nas bardzo cieszy, bo przekłada się na konkretne działania, między innymi na zwiększenie ilości programów wspierających dobrostan dzieci i młodzieży w szkołach. Pracując ze studentami, zapoznajemy ich z tymi nowymi trendami, na przykład analizując konkretne przypadki, planując interwencje i ucząc ich, jak w tych trendach się poruszać i w jaki sposób z nimi pracować, tak aby dobrostan dzieci i młodzieży był coraz wyższy. Co jest kluczowe w pracy z dziećmi oraz młodzieżą? Zawsze powtarzam studentom, że najważniejsze w pracy z dziećmi i młodzieżą to bycie autentycznym. Tak, żeby zbudować taki pełen wzajemnego szacunku i akceptacji, przede wszystkim zaufania, kontakt z nimi i żeby rozpoznawać ich potrzeby, które bardzo dynamicznie się zmieniają, i żeby na te potrzeby adekwatnie odpowiadać. I w trakcie naszych zajęć, różnych warsztatów, wykładów, również projektów, które tutaj na uczelni realizujemy, kładziemy duży nacisk na to, żeby studentów tych umiejętności interpersonalnych uczyć, rozwijać je, tak aby mogli je adekwatnie później wykorzystywać w swojej przyszłej pracy. Czy może mi pani powiedzieć, jakie umiejętności studenci rozwijają na zajęciach? Na Uniwersytecie WSB Merito kładziemy wielki nacisk na rozwój tych umiejętności, przede wszystkim praktycznych, czyli jeśli chodzi o psychologię dzieci i młodzieży, to już mówiłam, że są to głównie umiejętności interpersonalne, które ćwiczymy podczas różnych warsztatów, też pracując projektowo, w grupach, analizując przypadki i planując oddziaływania psychologiczne, interwencje kryzysowe. Dużo odnosimy się do świata, który nas otacza i w oparciu o to, co się akurat dzieje aktualnie w naszym obszarze, planujemy nasze zajęcia tak, żeby one były nie teoretyczne, ale bardzo praktyczne. Jakie są możliwości praktyk związanych z psychologią dziecięcą na naszym uniwersytecie? Uniwersytet WSB Merito oferuje szeroką gamę miejsc, w których mogą nasi studenci odbywać praktyki. Są to zarówno ośrodki terapeutyczne, jak i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki edukacyjne, a także różne organizacje pozarządowe, które z dziećmi i młodzieżą pracują. A więcej na temat psychologii dziecięcej oraz młodzieżowej dowiecie się na naszym Uniwersytecie WSB Merito. Dziękuję za wywiad i do zobaczenia.